rano przysięgnie. Cholerne moczary od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. Wieś, kurwa, czego to jeszcze te gnioty nie wymyślą? Niedługo sam się przekonasz, że wiedźmy istnieją naprawdę. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Anna pewnie z nimi została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. Mhm. Potem porozmawiamy. Wiedźmin, zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła. Chodź, niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myśli, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Yeah.
Szorowałam. Alicja. Odstąp, śmierciu. O, piernik. Jak świeżo wypieczony. Mamo. Jest czyściutki. Tak świeży. Pijcie, pijcie. Za mało robiłam. Nadgryzłam, ale żeby sprawdzić, czy twarde. Ale jak świeży. Lekko pijcie. O, mamo. Przecież prosiłam. Mamo, to ja... Opętana. Poznajesz mnie? Co mi się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta. Mamo. Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Co to było? Może wilki? Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. Co to było? To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało! Nie wystarczy im to, co jej zrobiły! Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej. Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Jest chora sława. Gdzie chcesz ją wlec w tym stanie? Do Xenfurtu zabije się. Umiem się nią zaopiekować. Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować. Babeczki. Na obiad będą babeczki. Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmi już wiedzą, że po nią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż biesa. Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczarować. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na niej piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Górsiny. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia.
kiedy tylko załatwimy sprawę w Velen, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił, a ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuje się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki wobec Wiecznego Ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamę do Znachora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam. Zobaczymy, czy przysięga będzie. Wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji. Ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię Wieczny Ogień chroni i strzeże. Bywajcie. Zniechaj stąd, póki mam cierpliwość. Białowłosy. W wiecznym płomieniu nasze grzechy spłoną. Wszystko się pozamykało. Dobra, muszę przyjechać, bo jakieś śluczne wypadły.
Chodźmy sobie tutaj. Pierwszy z nas telewizja, to nie jest też kolejny. To nie. To się nie opłaca, bo i tak mam oszukiwanie. Poszukiwania. No dobra, nie ma problemu, siódmy. Zobaczymy ten skarb.
Przestać. Dobra. Jesteśmy niedaleko. Oko. Nie no, tutaj za bardzo. Za wysoki. Dobra, no jak na razie kończymy. Dobra. Co my mamy tutaj do zrobienia? Zadania. Dziesiąteczka pomocne 666. No dobra, no to mamy. Lecimy. Zagadka do muru. Okej. Okay. I gdzie my mamy to zrobić? Cóż mamy to zrobić? Tutaj. Nie ma prawy. Nie ma sprawy. Uhuhu. Dobra. To na razie sobie pykniemy. Jest tutaj coś? Tu nic. Dobra. Pykniemy sobie te dwa obok siebie. Mam nadzieję, że... Nie będzie to duże wyzwanie. Bo ostatnio wpitaliliśmy się i... na wielkotrola. Jakieś ziółko, ciekawe sobie zbierzemy. Wilki, wilki. Coś musiał mieć. A, zająca. I tutaj coś. No dobra. A jeszcze tutaj coś mamy. Dwa. To my tutaj
zające pozagryzali, no. No. Dobra. Umiemy ją sklerować. Jest taka satysfakcja. Kurczę. Że ten wielki, duży, wielki, wielgaśny, ogromny świat. Dobra, coś tu jest. To jest jakieś zające. A to tu tu. No będzie na to wyjście, ale do czego? O. Na krewę! Tak wam się w mroku oczy świecą, żem w pierwszej chwili pomyślał, że jaszczur idzie. Jak wielkie było to, co was zaatakowało? Ano przecie nie przecisnęłoby się tu. Ogromne było bydle. A zębiska miało, że ledwośmy uciekli. Ciekawe, czy tamtych kupców dorwał. Należało im się, kurwim synom. Teraz najpierwsza rzecz to się stąd wydostać. Mistrzu Wiedźminie, pomożecie nam. No powiedzcie, co się tu stało? Kupcy wynajęli nas niby to dla ochrony na szlaku. Aniśmy się nie obejrzeli, a ci nas cap i związali powrozami jak barany. Po co? A to nam zaraz akurat nie wyjaśnili, żeśmy są teraz konieczne ofiary na rzecz postępu i handlu. I dlatego nas zostawią przy wozie potworu na przynętę. I rzeczywiście, przyleciał taki wielki jaszczur jak na zawołanie. Potwory musiały się nauczyć, że tym traktem przewożone są zapasy dla wojska. Ano umny był. Od razu nam odciął drogę, tak że tu musieliśmy wleść. No a biedny Tomił nie zdążył. Zajmę się potworem. Wiwerny często próbują zagnać ofiary w pobliże gniazda, więc pewnie nie będę musiał szukać daleko. A wiwerna? My tu poczekamy, co by nie przeszkadzać. Wiwerna królewska, ależ mi się poszczęściło. Okej. Okay. Jeszcze to zbieramy. O, kwiatki. Aha, dobra. To jest wyjście, wejście. Prawa grota. Dobra. Dobra. Idziemy. Przydają mi się różne.
nie zebraliśmy. What the fuck? There's nothing getting me. Kurde, one gonią. No i wracaj smoku do siebie. Kurde. Dużo się nakradliście? Widzisz tu jakiegoś potwora? Nie? To idź stąd, wiedźmina nam nie trzeba. Widzę nawet kilka potworów. Gdzie? Drzemił, no słowo daję. Głupszy jesteś niż połeć słoniny. On nas ma na myśli. Myśmy są zwyczajne ludzie. To ty jesteś mutant, przybłęda Parchata. Dalej, chłopie, na niego! No i takim rozwiązaniem w pierdol dostałem. Kurde, jeszcze nie zapisaliśmy. I co, paskud? To jest paskud, to jest. No. Było blisko.
dużo się nakradliście? Widzisz tu jakiegoś potwora? Nie? To idź stąd, wiedźmina nam nie trzeba. Widzę, nawet kilka potworów. Gdzie? Drzemił, no słowo daję. Głupszy jesteś niż połeć słoniny. On nas ma na myśli. Myśmy są zwyczajne ludzie. To ty jesteś mutant. Przybłęda Parchata. Dalej, chłopie, na niego!